Bardzo dziękuję. Oczywiście wszyscy zgadzamy się, że nasza europejska demokracja musi skutecznie zapobiegać obcym ingerencjom w procesy wyborcze państw członkowskich. Ale wiemy też, ile środków przeznaczył reżim Putina na korumpowanie wpływowych środowisk w Unii Europejskiej celem budowania rosyjskich stref wpływu. Wiemy, ilu byłych premierów, ministrów, nawet kanclerzy było i jest na utrzymaniu Kremla. Wiemy, ilu również zasiadających w tej Izbie było skorumpowanych przez rządy państw rejonu Zatoki Perskiej czy Północnej Afryki. Wiemy w końcu, jak groźne na naszym kontynencie są chińskie wpływy. Ale ja chciałbym zwrócić Państwa uwagę na coś szczególnie groźnego i nieakceptowalnego. Ile było działań podejmowanych ze strony instytucji europejskich, w tym również Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, wobec rządów w tych państwach, w których obywatele w sposób demokratyczny zdecydowali się oddać władzę w ręce partii wywodzących się spoza tego establishmentu większościowego dzisiaj w Brukseli. Ile skandalicznych słów padało z tego miejsca, w tej Izbie, również z ust przedstawicieli Komisji Europejskiej, wobec rządu chociażby Prawa i Sprawiedliwości w Polsce. Jakże skandaliczne słowa mówiące o konieczności finansowego zagłodzenia rządów Orbana czy rządów Prawa i Sprawiedliwości w Polsce. Ile skandalicznych słów, chociażby z ust szefowej Komisji Europejskiej, wymierzonej wobec obywateli Włoch przed wyborami, aby nie ważyli się wybrać partii, która nie jest z establishmentu brukselskiego. Szanowni Państwo, tego typu działania są równie groźne dla demokracji europejskiej, jak te wpływy państw trzecich. Bo nie może być tak, że demokracja polega na tym, że mogą rządzić wszyscy pod warunkiem, że wywodzą się z waszej większości. To obywatele decydują w państwach członkowskich, a nie establishment w Brukseli. Dziękuję uprzejmie.